pozycje za Stellanem i Cezarem, czyli za Cezarem też może być trzy pozycje chyba. A jestem cztery. Jestem Pajet, nie? Pajet. Co? Czekaj, żyję. No Stellan, Cezar to Pajas też. Pamiętam, Stellan to jest taki blondasek. I on chyba będzie większym rywalem niż ten Cezar. Stellan taki będzie fałszywie miły, a później będzie siły. Jest taki sprzedawczy. Kuźwa mać, nie wiem. Co niby? Nie wiem, co to mogę jeszcze złożyć. Muszę chyba bramkarza kupić. A Bremer. To się nie jazda. Nie dam. Byłby jutro rower, nie? No to. No jutro z 6 ma być inne w ogóle pogadanie dzisiaj. Chłopie, ja nie wiem, co to będę robił jeszcze. Rower. Ty się uspokój, ty się uspokój, ja bo... Ja na rower idę. Ja nie wiem. Okej, myślę, co ty mogę... Aby inaczej jeszcze. Trzeba agresywnie z tą grę grać, bo nigdy ich nie przyda. Nie aż tak agresywnie. Ciężka jest ta gra, na jaki ja to mam poziomie trudności? Ja z tym pajacerskim samochodem w ogóle nie mogę ich dogonić. To jest niemożliwe w ogóle, co dopiero mówicie. Synu, jesteś na ostatnim okrążeniu. Co, otwierasz? Nie, jeszcze muszę kupić piłkarza. Jezu, Luis, 9 tysięcy kosztuje? Czekaj, może jakiś... Jest jakiś inny Brazylijczyk z Premier? Czy Luis jest jedyny? Aha, Fabinho. Doskonała jazda, chłopcze. Tylko tak dalej. Dobra, jestem. Przy okazji czwarty jestem. I bez. Ale im dołożyłeś. Jak tylko maruderzy dotrą na metę, przekonamy się, jak ci dokładnie... Dlaczego jakiś Alonso kosztuje po... O, Stellan. Hi. You're pretty good behind the wheel. Stellan Hansen. Nice to meet you. Hey cabron, you want to shift your ass? Cesar Marquez, hell of a driver. Kind of impatient though. Vamos, huevón, move. Okay, move. Okay. Guess we'll be seeing each other around. Take it easy. To jest też tragedia wizy. Dwoje małp na wybiegu. Czekaj, ile ty pojazd coś warto? Do kogo mówisz? Do siebie? Nie, do Alaby. Chłopie, P90 czy Mustang? Tak, jak? Powiedz mi. P90. Chłopie, Mustanga nie chcesz? Od świnia. Ty w sumie czego ja mam? Nie. Ale było GT90, nieważne. A widzisz. O, może kiedyś tu na tym z ojcem się ścigałem, na tych trasach, ja pierdolę. Okej, dasz radę. Musisz być w pierwszej dwójce. Pokaż co potrafisz. Czyli dwójce mam być w życiu. Na pewno cię wybiorą. Przedzę. Czyli tak Alonso. Najpierw może Luisa kupić. Czemu Luis kosztuje 9 tysięcy? Jaki Luis? Świetny manewr. Dawid Pajas Luis. Wzywasz chłopie piłkarza, którego lubisz. Kuźwa 9 tysięcy. Ja nie wiem, że jest dawać. Soreńka. Trzeba się spieszyć z wyprzedzaniem, jak są dwa okrążenia, to tutaj można najwięcej się z nimi bawić. Trzeba agresję stosować. Trzeba być agresywnym? Oczywiście. Perez. Sergio Perez, proszę bardzo. To zanim do formuły przyszedł.
ścigał się GT 90. Upsi. No i to było na tyle. No i to by było na tyle, kurwa. Debela. Okej, dasz radę. Musisz być w pierwszej. Apelka debił elitę. Pokaż co potrafisz, a selekcjonerzy zespołu rekinów na pewno cię wybiorą. Serio? No. Nie oglądasz go? Nie, teraz nie miałem... Co nie miałeś? Ale... Nie miałem jak za bardzo. Tam jak nie miałeś, chłopie, jak ty cały czas tylko siedzisz na kompie i przed telefonem. Co? Chłopie, ja wiem, że tak jest, nie oszukasz mnie. Bez przesadyzmu. Świetne wyprzedzanie, chłopcze. Trzeba być bardziej, wiesz. Klasyczny wypadek, zawsze ten sam w tym miejscu. Kurde. O, Tucker. Tucker. Sergio Perez, goodbye. See ya later, nigger. Dlaczego jesteś niemiły? Co by tak powiedział? Nigger. Chris Tucker, też już za mną. To jest strasznie obraźliwe. Sorka. To już się nie powtórzy. To jest strasznie. To już się nie powtórzy. Każdy tak mówi. Tucker jest tuż za tobą. Nie pozwól mu się wyprzedzić. Tucker to tam może mi najwyżej. Co zrobić? Skocz. Wyprzedziło mnie świnia. No, Perez, teraz zobaczymy kto ma szybszy samochód. No i dlaczego on ma szybszy? Tylko on ma spoiler jeszcze. Dalej, to ostatnie okrążenie. Ruszaj! Ponad 300 na godzinę jadę, a ten do mnie gada ruszaj. Ruszaj. Ruszaj się. Ja nie mogę, to jest ciężkie. Muszę częściej grać w to. Widzę Pereza. Jest tuż za tobą. Skup się i nie daj się wyprzedzić. Pajacerka to jest ta gra, też. Tak samo jak ta jedynka, pierwsza część. Okej, dasz radę. Musisz być w pierwszej dwójce. Pokaż co potrafisz, a selekcjonerzy zespołu rekinów na pewno cię wybiorą. Ktoś inaczej gra niż w filmie. Trzeba jakoś gwałtownie wszystkich wyprzedzić. Nic nie przemyślane, obijanie się o wszystkich to... Nie? To jest jakoś tak. Ja nie do ciebie w ogóle będę. Aha, do siebie. Spoko. Spoko. To się nazywa jazda. Chłopie, ja do ciebie nic nie będę mówił, bo ty to jest najwyżej można do ciebie mówić, nie wiem. Jakiś jesteś pajacem. Do ciebie w ogóle nie ma sensu w ogóle się odzywać, bo ty i tak nic nie rozumiesz, więc no jaki jest sens? To jest. To jest. Co tam najwięcej wiesz, chłopie? Matury żeś nawet nie zdał, więc... Ja pierdzielę, ten to był już tylko... Nie no, jakiś tańszego zamiennika pasa. Chłopie, ty zamiast robić te SBZ, to się bawisz z piłkarzem. Okej, dasz radę. No bo to nie takie proste, jak się wydaje. Ty powiedz, pokaż, co potrafisz, a selekcjonerzy zespołu rekinów na pewno cię wybiorą. SM. Ja jestem Floresy, kurwa. Jakby nawet Michał cię olał i nie chciał z tobą rozmawiać dzisiaj. To świnia jest łysa, gruba świnia. Doskonała jazda, chłopcze. Tylko tak dalej. Pieprzony, kurwa. Pier. On w wózce chyba był dzisiaj. No, może i był, no. W morzu się kąpał. Boże, szkoda morza. No, sam wiesz co on tam robi w tym morzu. No właśnie, szkoda morza, mówię.
piąte miejsce. Już widzę Pereza. Na klawiaturze też się tak grałem, w napadzie grać. Dobra, ostatni i mam skończone to pajacerskie wyzwanie. I później drafcik. Nie. Żadnych nie, draft. Można mieć tyle końców i drafta nie zagrać. Właśnie z tym jestem biedny, chłopie. Ile masz? Czekaj. Chłopie, draft to jest kwintesencja tej gry. FIFA bez drafta nie miałaby sensu. 77 tysięcy miliardów. Wszystko albo nic. Dobra, oddaję ten skład pieprzony. FIFA bez drafta to jest gówno. No i teraz gwarancja Totsa i będzie jakiś największy... Lazari. Szczerze, walimy to. No. No co tu będzie? Będzie... Jak widzę flagę Włoch, to już... O, flaga, co to jest? Co? Pewien taki Senegalczyk. Kurbali? Tak. To dobra karta chyba. Znaczy, może i dobra. Chuj mi jest, Esio. Idol Maritim. 96. Chłopie, teraz 96 i nawet się nikt nie cieszy. I to jest właśnie do czego FIFA doprowadziła. Bo nie ma się z czego cieszyć. On chodzi, czekaj, ile on chodzi w ogóle? On kosztuje 610 tysięcy. No ale jest niewymienny. No właśnie, jakbyś był sprzedawany, to może bym się cieszył, a tak to... No nie byście, bo dobre jest, ale... Ech, ty... Chłopie, zrób sobie hybrydę i do składu, bo... Ale jaką hybrydę mam zrobić teraz? No, League One i... A nie. Serie A i Premier League. W sumie to już nie jeszcze gra na być tam. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Chłopie, ja wiem, dlaczego ty draftów nie grasz, bo ty nawet z pięcioma legendami przegrywasz, tak jak u mnie. Sieście. Tak było. Ronaldinho miałeś, najlepszy skład, miałeś cały atak na krawędzi, synu. I co, że się ci idzie. Ja nie ma żadnego napastnika, prawego obrońcy z Napoli, dobrego.